Kłaniam się Państwu 11 stycznia, tutaj bardzo krótko, chociaż w ogóle nie krótko, bo Marcin Masny się nazywam, zapomniałem się przedstawić. Bo dlaczego tu krótko, a tam długo? Bo długo będzie moja rozmowa z Krzysztofem Lechem Łukszą, którą linkuję w opisie do tego filmu, a rozmowa jest o tym, chociaż tam Krzysztof mówi swoje, ja mówię swoje, ale rozmowa z mojej strony jest o tym, czego on ode mnie chciał, czyli o szansach optymistycznej wizji dla Polski na jakiś najbliższy czas. Ta moja wizja jest obleśna, podobno nierealistyczna zdaniem Krzysztofa. Tak, obleśna i nierealistyczna. Ale to właśnie taką mam w tej chwili i ją przedstawiam. Jest to wizja powstania siły takiej propolskiej, przyszłościowej na bazie, wydawałoby się, dwóch niemożliwych do sklejenia podmiotów politycznych, czyli ziobrystów i konfederatów. Zostawiam Państwa już z tych oczywiście chętnych z linkiem w opisie do tego filmu. Do zobaczenia.